Witam serdecznie na moim kanale wszystkie baranki na czytaniu tygodniowym od 28 do 3 kwietnia. 28 do 3 kwietnia, moi drodzy, drogie baranki. Co u Was się będzie działo? Baranki, 28-3 kwietnia. Tasowanie będzie troszeczkę, rozkład kart będzie troszeczkę inny. Z tego względu, że mam też właśnie dodatkowe, będę używała dodatkowych kart. Tutaj mamy na początek tygodnia, połowę tygodnia oraz końcówka tygodnia na pracę. Co jest przed Wami ukryte oraz rada na miłość i osoby z Waszego otoczenia. Ok. Dobrze, moi drodzy, z przełożenia dla Was karta tutaj ciepło rodzinne. Chodzi o rodzinę, nawet niektóre baranki tutaj mogą oczekiwać na przyjście tutaj dziedziusia. Ok, jeszcze Wam tutaj może tą kartę z przełożenia tak dokładniej pokażę. Tak ona wygląda. Dobrze. Jeżeli chodzi o tutaj początek tygodnia, moi drodzy, no to Wy tutaj zaczynacie działać w jakiś sposób, tutaj, że zaczynacie podejmować w inny sposób tutaj działania, decyzje, co się w Was zmienia, że Wy przechodzicie, można powiedzieć, na taki nowy poziom troszeczkę świadomości, to się dzieje w Was samych. Jeżeli chodzi o tutaj sytuację w połowie tygodnia, będziecie zwracali uwagę na samego siebie, będziecie dbali o siebie, tutaj więcej takich sytuacji, które będą po prostu do Was samych przemawiały, będziecie słuchać samych siebie, podążać swoją drogą, bardzo fajna tutaj karta. Pod koniec tygodnia mogą się pojawić tutaj jakieś energie takie wokół Was, które będą troszeczkę przygnębiające. Coś tu się może wydarzyć, moi drodzy, że będą sytuacje przygnębiające i nawet niektóre baranki mogłyby uciekać tutaj do używek. Także uwaga, moi drodzy. O co tutaj chodzi? Zaraz zobaczymy z tym przygnębieniem. O co tutaj może chodzić? Dlaczego taka energia tutaj wokół Was? O, no widzicie, ta sama karta tutaj nawet po tasowaniu wyszła przed chwilą też właśnie byczkowi. Ta karta tutaj mówi o tym, że przygnębienie, o co chodzi? Tutaj niektóre baranki mogą mieć tutaj taki brak, poczucie tutaj braku ze względu na taką własną siłę, własną taką moc, autorytetu. Wam tutaj brakuje, to jest samo tylko takie poczucie w Was samych. Czy Wam tego do końca brakuje? Tego bym nie powiedziała. To jest po prostu Was tutaj. Wy powinniście, bo Wy zmieniacie się tutaj na początku tygodnia, Wy wchodzicie tutaj w innych energiach, w swoją rzeczywistość i teraźniejszość. No i po prostu przez te zmiany, które się tutaj w Was zadziewają, po prostu następuje taka właśnie tutaj energia wokół Was, że Wam się wydaje, że Wy sobie możecie nie poradzić w pewnych sytuacjach, a to też tak nie jest. Także u niektórych baranków zmienia się tutaj sytuacja życiowa. Jeżeli chodzi o to, czy Wy sobie poradzicie tutaj, Wy sobie poradzicie, bo Wy jesteście tym królem mieczy, moi drodzy. Wy jesteście tą osobą, z tym, że tutaj po prostu Wasze samopoczucie jest tymczasowe. Jest to tymczasowe samopoczucie takie. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, w pracy będziecie asertywni, pewni siebie, będziecie bardzo mieli dobry czas, dobry tydzień na prowadzenie rozmów, moi drodzy, na załatwianie pewnych spraw. Jeżeli macie coś zgłosić w pracy, jeżeli macie podpisać kontrakty, rozmowy na temat zmian w kontrakcie, w umowie, aneksy, takie sprawy, no to tutaj jest jak najlepszy na to tydzień, moi drodzy. Jeżeli chodzi o osoby z Waszego tutaj, o miłość, przepraszam, jeszcze przeczytam. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj jak najbardziej sytuacja jest taka, że pragnienie spędzania czasu z rodziną. Tutaj bardziej ciepło rodzinne i tak samo dla singli, baranki tutaj będą po prostu chciały ciepła rodzinnego,
i wy te ciepłą rodzinę otrzymacie. Tutaj też się zbliżają święta, także mogą się pojawiać już takie myśli, przygotowania, rozmowy na temat, kiedy, u kogo będziecie spędzać razem ten czas. I tutaj też będzie dla wielu baranków to bardzo istotne, tutaj te święta. Jeżeli chodzi o tutaj sytuację osoby z waszego otoczenia, moi drodzy, no to tutaj, jeżeli chodzi o to, no to osoby z waszego otoczenia będą dosyć pracowite. To chodzi o przede wszystkim tutaj dobra materialne. Także tu będzie w tym tygodniu osoby z waszego otoczenia będą takimi pracusiami. Będą osobami zapracowanymi i mogą nie do końca, nie zawsze mieć czas dla was, moi drodzy, tutaj na jakieś rozmowy, na spotkania. Także nie przejmujmy się, jeżeli ktoś tutaj po prostu nam odmówi spotkania. Jakie osoby będą ważne dla baranka w tym tygodniu? Kto tutaj będzie ważny dla baranka? Baranku, baranku. Moi drodzy, dla was jest osoba ważna, na którą wy czekacie. Wy czekacie na jakąś osobę, może być to w kwestii miłości dla niektórych. Oczekują przyjścia waszego partnera, męża, bo jak na razie może jest na wyjazdach, ale wy czekacie i to wygląda właśnie na wyjazd. Także wy czekacie, wy tęsknicie tutaj troszeczkę za tą osobą i ogólnie może być po prostu osoba z trygonu ognia, także tutaj jak najbardziej możecie czekać po prostu na kontakt, na rozmowę z osobą z trygonu ognia, także też wy jesteście trygonem ognia, są jeszcze strzelce tutaj z trygonu ognia, moi drodzy, także tu mogą się pojawić te znaki dla was ważne. Jakie to będzie miało zakończenie? To oczekiwanie na tą osobę. Czy wy się skontaktujecie z tą osobą? Czy przyjdzie kontakt? Bo to jest tak dla was istotne, tutaj widzę dla niektórych, dla kogoś, że trzeba to sprawdzić, moi drodzy. No jak najbardziej, przyjdzie kontakt jeszcze w tym tygodniu, moi drodzy, i będziecie mieli okazję się spotkać, tutaj porozmawiać, także będzie wszystko ok. Tylko trzeba cierpliwości, bo jest tutaj pokazane, że jednak to czekanie jest. Jeżeli chodzi tutaj o kartę jeszcze dla singli, zobaczymy na miłość. Osoba, która do was może przychodzić i czy ktoś w ogóle przyjdzie. Wypadły mi dwie karty, więc te dwie karty tutaj położymy. O, wow! Moi drodzy, zobaczcie sami. Single i miłość. Single i miłość, dwa kielichy. Bardzo fajnie się tutaj prezentuje ta karta. W ogóle jakoś, nie wiem czemu, ale jakoś to nie jest za prosto. No, dobrze. Jest tutaj pokazana bratnia dusza, moi drodzy. Widzicie tę kartę, dwa kielichy. Bratnia dusza tutaj jest pokazana jak najbardziej. Wy macie bardzo wielką możliwość tutaj spotkać osobę, która będzie po prostu dla was bratnią duszą. Będzie dla was bardzo ważna i przede wszystkim ta osoba jest otwarta, młoda duchem, lubi zabawę i tutaj też właśnie możecie się wypoznać na jakiejś zabawie, moi drodzy. Także tutaj jest to karta taka dla was bardzo pozytywna. Fajnie, jakbyście spotkali miłość swojego życia. Napiszcie, dajcie znać, jeżeli ktoś tutaj znajdzie taką ważną osobę, to napiszcie, udało się, jeżeli chcecie oczywiście, bo to wiadomo, to jest wasza prywatna sprawa, ale na pewno bardzo by mnie to ucieszyło. Jeżeli chodzi o co jest przed wami ukryte jest karta śmierci. Dla niektórych jest to po prostu zmiana. Zmiana tutaj, coś się kończy, coś się będzie zaczynało. Także, moi drodzy, zmiana tutaj sytuacji, w jaki sposób już nie działacie, bo po prostu nie da rady. Tak jest rządzenie losu. Sytuacja się obraca całkowicie. Wy tutaj po prostu możecie działać tylko w taki sposób, jak tutaj los wam pozwoli. Ale stare schematy tutaj zostają po prostu przerwane. Także też i dla singli właśnie tutaj. Jeżeli były same, no to już niedługo. Dobrze, moi drodzy. A jeżeli chodzi o tutaj radę dla was, radą dla was jest to, aby być dla ludzi życzliwymi.
życzliwymi, abyście wy byli mili, po prostu ciepli, tacy dla osób z waszego otoczenia, a wam to będzie bardzo fajnie później wynagrodzone energetycznie przede wszystkim. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do polajkowania. Pamiętajmy, że to jest czytanie ogólne, więc nie ze wszystkimi będzie to rezonowało. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Dostaniecie też nowe powiadomienia o filmach właśnie na kwiecień. Już dla niektórych znaków jest, ale no jeszcze nie dla wszystkich, bo teraz właśnie robię te dla was tygodnióweczki. Także tutaj troszeczkę powiem wam szczerze, że te dodawanie tych filmów tutaj na YouTubie strasznie, strasznie to jest długo, długo to trwa. Nie wiem, o co chodzi tutaj, czy to jest problem z internetem, czy jak, ale jeden film, który trwa 10 minut, czasami dodaje się po 3-4 godziny, no i właśnie o to chodzi tutaj, że dlatego też to tak nie zawsze wszystko jest na jeden dzień po prostu dodane. Szkoda. Mam nadzieję, że to będę mogła w niedługim czasie po prostu poprawić. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam was. Cześć!